Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nigrum, a oto przed Wami kolejny odcinek, w którym zagrajmy w The Beast Inside. Kontynuujemy w formie odcinków. Zaczęliśmy w formie streamów, ale były problemy techniczne, także kontynuujemy serię w formie odcinków. Wszystko będzie w jednej playliście. Kontynuujemy rozdział 9 jako Adam. Musimy zejść na dół. Ktoś zapukał do drzwi właśnie. Musimy sprawdzić. To. Odkryliśmy ostatnio sekretne pomieszczenie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego materiału bądź streamów, to serdecznie zachęcam do nadrobienia, do obejrzenia. Okej, zaczęło się nieźle. Krótki był ten rozdział 9, naprawdę bardzo krótki. Zaczęliśmy go raptem w poprzednim odcinku, ale był naprawdę króciutki, bo jeszcze graliśmy jako Nikolas. Kończyliśmy rozdział 8. Rozdział 10, mężczyzna w masce, już wiem kim jest, zrozumiałem to. Gdy znów przyszedł mi z pomocą, to mój ojciec, czyli jednak potwierdziły się nasze przemyślenia. Oczywiście to chodzi o gościa w tym cylindrze, tego rzekomego potwora, który się pojawił od początku, którego widzieliśmy w momentach, kiedy graliśmy Nikolasem. To jest jego ojciec. On cały czas go ratował, on nigdy nie zrobił mu krzywdy. Detektyw po śmierci przemienił się w lodową zjawę, która niemal pozbawiła mnie życia. Skórę dłoni i twarzy parzył mi szron, sople już zmierzały do serca. Ale ojciec ukryty pod maską i cylindrem po raz kolejny postanowił mnie ocalić. Pojawia się i znika niczym duch. Czy to oznacza, że zginął? Jak pozostali? I teraz z zagrobu stara się mnie ochronić? Powinienem rozpoznać go wcześniej, po ubraniu, cylindrze, ale on za życia był dla mnie katem. Czemu teraz staje po mojej stronie? Im więcej wiem, tym mniej potrafię zrozumieć. No i Nikolas uciekł wtedy, nie? Ale potwierdziło się. Domyślaliśmy się tego już wiele razy i to były nasze spekulacje na streamach, że ten gość to prawdopodobnie jego ojciec, bo mu pomaga. The man in the mask. It's him. My father. Why is he protecting me? What is he trying to tell me? Niezatapialny sekret, rozdział 10. Kontynuujemy. Wow, tu trup leży. Ostatnia notatka detektywa. Pobłądził w kopalni i nie dożył spotkania z Marią. Skoro mieszka na bagnach, mogę złożyć jej wizytę. To przecież niedaleko. Ktoś tu jest. Ktoś podążył za mną do kopalni. Mam nadzieję, że uda mi się go zgubić. Ta kopalnia to prawdziwy labirynt. Łatwo zgubić drogę. No ja się o tym przekonałam na trzecim streamie, jaki to jest labirynt, jak błądziliśmy tam, ale później znaleźliśmy drogę i jaka to była pogmatwana zagadka. Jedna wielka zagadka. Nie dość, że cała kopalnia była labiryntem, to cała kopalnia była jedną wielką zagadką, jak się stamtąd wydostać. Jak tylko się stąd wydostanę, idę od razu na spotkanie z panią Marią. Wspomniała, że mieszka w chacie na brzegu rzeki nieopodal bagna. What secret of the hides? What did we hide? It creeped out at night. But what? And where? I don't get it. What does it have to do with the missing people and the accident? I must talk to that woman. Especially since the detective couldn't write down her testimony. It's been 10 years. I hope she's still alive. A tutaj mamy papierośnicę detektywa Gilmana. Zakończył swój żywot. Nigdy nie odwiedził pani Marii, nigdy nie poznał dowodów, które miała mu przedstawić. No dobra, no to my się tym zajmiemy w takim razie. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe... O, proszę bardzo. Nafta. No to jest dość jasno, nie? Nawet nie musimy za bardzo tego używać. No, w takich ciemniejszych zakątkach to oświetlam to, no bo jest słaba widoczność, ale żeby też wam lepiej się oglądało. Okej. No ciekawe, czy ta
kobieta będzie żywa, nieżywa, będzie chciała nas zabić. Dawaj, dawaj. Idź przez bagna do domu Marii. O kurczę, coś czuję, że ona będzie jakimś kolejnym bossem, nie? Będzie kolejną osobą, która będzie chciała nas zabić. Jeszcze jest noc, jest ciemno. Ja pamiętam wtedy tego gościa z piłą, tego przeciwnika, który wyglądał jak rzeźnik z Devil Within 1. Uch. Boż. O Boże. Coś jest nie tak z tą wodą. Raz, że tam coś pływa. Dwa, w ogóle ona jest jakaś toksyczna. Kurczę, zielona jest, cała zielona, brudna, toksyczna i kurczę, dostajemy jakichś... Ja nie mogę. Patrzcie na to, widzicie, jak obraz nam się bluruje? Dusimy się, normalnie się dławimy. Ciekawe, co to jest w tej wodzie. Bagna. No super, bagna, nie? Bagien jeszcze nie było w tej grze. Czuję się teraz trochę jak w Resident Evil 7 w dodatku. Someone who's not here. It must be the woman who wrote to the detective, Maria. Naprawdę, ja się czuję jak w dodatku do Resident Evil 7, nie? W dodatku End of Zoe. Okej, już myślałam, że nie mogę tego otworzyć. No i coś pływa, jakiś aligator, kurczę. Ale to było też... Looks like there's something in the water. Something big. I should stay away. No tak, ale ja muszę chyba przejść, nie? Ciekawe, czy naprawdę tam coś jest. Wszystko spoko, nie? Ja się tu zbliżać nie mam zamiaru, ale jak ja przejdę w takim razie? Nie no, bez kitu, nie? Ja teraz tu nie przejdę, skoro to coś pływa. To coś się ryczy, naprawdę. Niesamowicie. Nie no, stąd ja przyszłam, to mi nie pomaga. Oj. Nie no, ja jakoś inaczej muszę przejść, nie? Albo tędy faktycznie, ale to coś tam pływa, nie? Tu nie przejdę, bo tu jest ściana, nie? To co ja zrobię? Tędy? Niech, raczej nie, tu zablokowany jest. Ale to coś mnie tu zabije, nie? Patrzcie, tam ja nie mogę przejść w ogóle. No i co zrobić, nie? Co tu zrobić teraz? Ja coś mam? Absolutnie nic, nie? Bo to tutaj krąży, chyba że to jak odpłynie, to mam wtedy przebiec, ale... Dobra. O Jezu. Jest ich więcej. Patrzcie na to. No to nie może być ten sam.
O Jezu, patrzcie na to. Trzech, mamy trzech, no nie. No teraz mi się skojarzył z Dowu Devil Within 1, gdzie mieliśmy takie potwory w wodzie i też trzeba było latać, nie? O kurczę, nie no, ciary, ciary mam, nie? Dobry etap, bardzo dobry etap. Gdzie ja mogę się udać? Tam. Trzeba ich jakoś przeczekać, nie? Ten płynie tam. Zawraca. A ten płynie stamtąd. Kurde, to tego się nie... Znaczy, no, tak myślałam, że chyba jednak już zginę, nie? Ale kurczę, bo w złym momencie wskoczyłam, ale muszę wyczaić moment. Trzeba wyczaić dobry moment, żeby tam zeskoczyć. Ale nie spodziewałam się, że taka rzecz mnie zaatakuje, taka maszkara, kurczę. Taka kurczę zjawa, nie? Wodna. Jezu. Dobre to było, mocne, mocne. Aha, tu jest autozapis. No dobra, to tu przebiegniemy. W miarę jestem w stanie biegać w tej wodzie. Ale nie jest to łatwe. Jezu. Ja nie wiem, czy ja dobrze przeszłam, nie? One bardzo szybko pływają. Ja nie wiem, czy ja zdążę. O Jezu. Ale już mnie dwa razy tam dziabnęły, nie? Dwa razy mnie dziabnęły. Ale jak? Aha, nie wrócę już. Ginę, zginę, nie wrócę. Dobra, tam coś było do podniesienia na tym mostku, na którym stałam, słuchajcie. Trzeba chyba coś rzucić. W ogóle teraz jakiś labirynt się szykuje. Zobaczymy, gdzie będzie zapis. Powinien być zapis po tej scence, kiedy ta gałąź spadła. Tak, dokładnie. Mamy, patrzcie na to. Tu mamy, to maczesy leżały, to zapałki. No, bierz te maczesy. Dobra, mamy kamienie, ale jak ja mam teraz odwrócić uwagę? A ja muszę tam przepłynąć, a ja nie wiem, gdzie to jest, nie? Mam nadzieję, że te kamienie się nie skończą. Nie wiem, czy to wystarczy. Gdyby tak tam wrzucić. No nie zadziałało. Muszę też przytrzymać mocniej. Dobra, zobaczymy, czy to zadziała. Już mnie tutaj podkąsuje, nie? Uff. Dobra, mamy to, mamy to, udało się. O!
Dobra. Mamy te wizje znowu. Ktoś czuje, że to jeszcze nie koniec tych bagiennych przygód z tymi zjawami. Okej, to jest ta kobieta, to jest ta Maria, z którą Gilman miał się spotkać? Nie, patrzcie, a może to ona, tylko teraz zniknęła, ale to było straszne, nie? Przez chwilę tak myślałam, to może ona, zaraz z nią pogadamy, aczkolwiek wygląda upiornie. Zniknęła, nie? Ja nie mogę, patrzcie na to, nie? Jakie to jest dobre, jakie to jest świetne. Wcześniej stała tam, teraz wisi, nie? Patrzcie na to, nie? Dobre, dobre. Ona jeszcze gdzieś może mi tutaj wyskoczyć, nie? Ale to musi być jej chatka, nie? Te dźwięki są dobre w tej grze, nie? Ta gra tak dobrze. Raszy, trzyma w napięciu, no jest świetna, nie? Ja jej wypatruję, nie? Wypatruję, czy gdzieś ona jeszcze jest. Fajnie, fajnie, po wiatraku sobie przechodzimy. Nie! Kurde, wpadłam do wody, nie? O Jezus Maria. Zginę, nie? Kurczę, chciałam tak ładnie zeskoczyć. Dobra, ostrożnie, nie? Bo tu można do wody spaść, kurczę. A te potwory dalej nam zagrażają, nie? Te zjawy. Się zastanawiam, czy ja gdzieś jeszcze ją zobaczę, nie? Nie wiem, nie wiem, nie widzę jej. Chyba raczej jej tam nie ma. Ale na bank, ona może być jakimś kolejnym bossem, nie? Albo nas po prostu, może nie tyle bossem, z którym będziemy walczyć, ale może nas postraszyć. Albo będziemy uciekać jeszcze przed nią. Dobra, tutaj znowu woda i trzeba się przedostać. No dobra, no to nie ma wyjścia, nie? Nie! Dobra, biegnę już, wpadłam do wody już. Ach, ty. Dobra, kamienie. Teraz zeskoczyć i wmontować się tam, nie? Są dwa? Chyba są dwa, nie? Czekam, aż tamten przepłynie, bo w ogóle w poprzednim jakimś tam momencie, jak rzuciłam kamieniem, to rzuciłam kamień tam, zeskoczyłam do wody, nie poczekałam do końca, aż ten przeciwnik przepłynie i on się zawrócił, żeby mnie zaatakować, więc teraz po prostu czekam, aż popłynie całkowicie do miejsca, gdzie rzuciłam kamień i dopiero wtedy biegnę, nie? Dobra, tam jest jakaś krata. Och, kurczę. Mamy maczesy. A jak ja to zeskoczę, to już nie będzie powrotu. Trzeba będzie tam biec, ale ta krata się nie... Czuję, że ona się nie zamknie. A może się zamknie? Kto wie? No w każdym razie... Tu i tak nie ma żadnego przejścia, więc ja muszę tam biec. Nie wiem, czy to się zamknie, czy się nie zamknie. Dobra, ja tu spadam. O Jezu. Dobra, zamknęłam chyba, zamknęłam tego jednego.
Ale to było i tak bardzo niebezpieczne. Dobra, dalej są kamienie, bo to jeszcze nie wszystko, nie? Dokąd teraz? O, stąd przyszłam, tam wszędzie są siatki, nie? Wszędzie są kraty. Teoretycznie tu bym mogła rzucić ten kamień, ale gdzie ja muszę biec? To jest pytanie. No niby tam, ale pod ten domek, ale gdzieś tam dalej ja muszę się przedostać. Dobra, Jezu, mamy to, dobre, mamy to, i ten duch znowu, ten biały, kurczę, który raz prześladuje, też się patrzy i tylko tak wyskakuje, straszy. Pamiętacie, już dawno go nie było, nie? Na początku był w domu, w piwnicy, nas straszył, Nikolasa tylko straszył, a później, mamy kolejną kratę i co, teraz ją otworzyć? Wmontować się tam jeszcze, ta? Masakra. A później byliśmy przecież w tym zajeździe i tam był ten duch mroczny. Dobra, zobaczmy jak to zadziała. A ta krata będzie spadać z powrotem. Ja chyba źle to zrobiłam, co? No. Okej, dobra, ja muszę to jakoś inaczej obiec. W ogóle tutaj mamy też taki labirynt, ja muszę jakoś... Nie, czekajcie, bo ja źle wbiegłam w ogóle. Tędy. Ja pierwsze w prawo skręciłam, muszę pobiec kawałek dalej i skręcić... Tam, bo ja to obiegłam, dobra. Okej, dobra, najpierw podnosimy kratę. Oj, ten potwór tu jest. Kurde, nie? On tutaj wybiega z prawej strony, nie? To jest problem. Chyba, żeby jeszcze poczekać. Patrzcie na to, w ostatnim momencie. Ale musiałam naprawdę przeczekać trochę. Patrzcie na to, ja musiałam naprawdę trochę przeczekać, żeby w ogóle przebiec, nie? A krata już zaczęła opadać, nie? Ja nie wiem, co ja teraz tu muszę zejść? Nie no, a dobra, tutaj mamy, tutaj schody. Właśnie, trzeba uzupełnić lampę. Tutaj, patrzcie na to. O Boże, nie. Ja mam nadzieję, że to się nie zarwie. Masakra, nie? Taki naprawdę podboostowany, kurczę, etap z tego, z dodatku End of Zoe, nie? Tylko zamiast alligatorów mamy zjawy.
dodatku End of Zoe the Resident. Oj, oj, oj! O! Pierdziele, nie? Tak miało być? Chyba tak miało być, bo jest zapis. Jezu! Tak się nie robi, nie? Tak się po prostu... Kurczę, nie robi, nie? Znajdź korbę i opuść most. Ja najchętniej bym to zrobiła. Dobra, na razie jest spokój. Ale coś czuję, że jeszcze ten duch tej Marii może mnie straszyć. Albo ten biały duch. Nie, to nie koniec, nie. Nie, dalej z tymi zjawami będziemy mieli do czynienia. Jest korba. Jak się teraz wrócić, nie? Bierz to. Now I can lower the bridge. Ja nie wiem, ja bym na jego miejscu wzięła te skrzynki, co tu są, te beczki. Ja ich w ogóle nie mogę ruszyć, nie? Zacznijmy od tego, że ja ich w ogóle dotknąć nie mogę. Ja bym je wzięła, ustawiła i wdrapałabym się tutaj z powrotem na miejscu tego bohatera, a nie, kurczę, jakieś dzikie skoki po tym. Masakra, co? Uff. Dobra, mamy to. Mamy to, udało się. Nic więcej nie. Padajmy stąd. Idź przez bagna do domu Marii. Okej, okay, zapisik. Super. To jest dom Marii. Okej. Okay. Myślałam, że tamta chatka to był jej dom. No tu sporo chatek było, jakby nie patrzeć, nie? Znowu te potwory. No pewnie tak, bo znowu jest krata, nie? Co to ma być? No chyba to są jakieś żarty. No nie! Ej, no nie zamknęło się to. Ej, bez kitu, czemu to się nie zamknęło? Bo ja muszę może dalej przebiec. Ja nie mogę dalej przebiec. Ej, bez kitu, ja nie wiem, o co chodziło tutaj. Te dwie kraty się obniżyły, kiedy użyłam tej korby? To ja miałam tego potwora tam zamknąć, czy spodziewałam się, że ta jedna krata, która była za mną, się zamknie, ale ona się nie zamknęła, mimo że ruszyłam ten mechanizm. I ona opadła tylko do połowy, wpuściła mi potwora i kurczę co, tamta też się obniżyła do połowy, blokując mi tym samym możliwość przejścia, kucnąć nawet nie mogłam, a próbowałam. Ojejku. Dobra, zamknęło się teraz. Nie mogę tu wskoczyć.
Nero, to jest ewidentny etap ucieczki, nie? Dobra, mamy to, jest! Dobra, udało się, jest! Zwycięstwo, to był ewidentny etap ucieczki. Ja omijam wodę teraz, gdzie? Ewidentny etap ucieczki, dobra. Montujemy się. Do domu tej Marii. Dobra, tego nie mogę w żaden sposób ruszyć. Dobra, mamy spokój, mamy spokój, mamy możliwość naładowania naszej lampy. Tu gdzieniegdzie są światła w niektórych miejscach. Czy świeczki pozapalane, ale... Wolę teraz, mamy dużo nafty, wolę teraz biegać z tym, z tą lampą. I tak coś tam zdobywamy. Wcześniej też możliwie dużo zapalałam świeczek po drodze, żeby zostawić tą naftę. I nafta się przydała właśnie w kopalni, chociaż tam później też musieliśmy chodzić bez światła trochę. No i mamy tego białego ducha, nie? Ja nie wiem, kto to jest dalej. Też były różne spekulacje, teorie, kto to jest. On na razie nas tylko straszy i obserwuje. Ale nie rusza głową teraz, w sensie za nami, nie? Tylko nas obserwuje i straszy. Teraz na nas nie wyskoczył, nie postraszył nas, tylko... Tylko po prostu się pojawił, wiecie, i obserwował nas. To robił też już wcześniej, w tym zajeździe, w domu nas więcej straszył. No znowu on jest. Co jest? Czemu ty nas straszysz? Czemu ty taki jesteś? Bardziej on jest straszny, jak on gdzieś wyskakuje. Niż jak, chociaż czasami potrafi zmrozić troszeczkę, jak tak stoi i się patrzy, nie? Ale bardziej... Bardziej jak na nas wyskakuje gdzieś. Dotankujmy. No to są dialogi tej Marii. To ona? Zaraz będziemy uciekać czy walczyć z nią? To była ona. Ona też nam się tutaj objawia, nie? Ale ona nie jest tym gościem, tym duchem białym. Ale też nas równie dobrze straszy, nie? Gra ma bardzo dobre straszaki. To już się solidnie o tym przekonaliśmy, nie? Dźwięki też, jumpscary dobre.
Jest chatka tej Marii, to jest to. Nawet muzyka się zrobiła teraz taka złowroga. Wow. No one has lived here for years. The woman claims she knew our family's dark secret. I have no idea what the hell she meant, but maybe there's something left. Some records, anything. I'll search the place while I'm here. No dobra, przeszukajmy. Zobaczmy, czego ona się dowiedziała. Trzecia notatka kobiety z bagien. Zaczynam się w tym gubić. Czy mój dziadek naprawdę coś Marii zrobił? Dlatego była cięta na naszą rodzinę. Pisze, że wszystko wyśpiewa, ale nie wspomina o żadnych twardych dowodach. Ciekawe, czy naprawdę wiedziała, jak mój ojciec kogoś zabija. Czy zamierzała nas myślać, żeby go bardziej pogrążyć? Wciąż wiem tak mało. A, już dni hajdów policzone. Jeszcze będą żałować. No i ona tak dziwnie pisała właśnie. Będą żałować, że mi skąpili pieniądze. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Ciężko się to czytanie. Dobra, drzwi się otworzyły. Coś czuję, że ona będzie nas tutaj straszyć, nie? Tak jak w Zajeździe, nie? Tak jak w Zajeździe mieliśmy konkretne postacie. Tak jak w kopalni był Gilman, nie? You! How dare you come here? Go away! In the name of Christ, be gone, Satan! To ona. Uciekli. Wow, wow, wow. Nie! Ja nie mogę, kurde, dziennik kliknęłam, nie? Dziennik kliknęłam, kurczę. You! How dare you come here? Go away! Dobra. Dobra, 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 uciekamy. O! I should look for some kind of written record. Maria might have left notes about the events from the past. I just need to make sure she doesn't see me. Dobra, czyli będzie chyba etap skradania się, co? Podniosę tą notatkę, przeczytamy sobie i zakończymy, a kontynuować będziemy już w następnym odcinku. Druga notatka kobiety z bagien. Musimy znaleźć jej notatki. Ojciec nie tylko nie wypłacił odszkodowań, na dodatek kazał Nortonowi straszyć tą biedaczkę. Nic dziwnego, że zamiast sąsiadów mieliśmy w okolicy głównie wrogów. O kurczę. Przeczytajcie sobie, jeśli chcecie. Kobieta jest bardzo wierząca. To też już można było zobaczyć, jak weszliśmy do domu. Te posążki, te krzyże. Wiadomo. No dobra, no to będziemy szukać kolejnych notatek. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Uznawała detektywa za swoją ostatnią deskę ratunku. On jeden wziął jej oskarżenia na poważnie. Być może dlatego, że zgadzały się z tym, co sam myślał o Jacobie Hyde'zie. Był on sknerą, cwaniakiem i wyzyskiwaczem, który dla pieniędzy może się nawet posunąć do morderstwa. Maria mówiła, że wie, kto czai się pod maską zabójcy. Okej. Okay. Także będziemy kontynuować w następnym odcinku. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do oceny, do komentowania. Dajcie znać, czym Wam się skojarzył ten etap z bagien. Czy też Wam się skojarzył z Residentem 7, może z jakąś inną grą. I zostawcie subskrypcję. Zachęcam do wspierania kanału, żeby być na bieżąco, żeby też niczego nie przegapić, żeby wspierać kanał w dalszym rozwoju. Dzięki temu będę mogła tworzyć dla Was coraz więcej fajnych serii, fajnego kontentu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.